Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy chlebek bananowy w odrobinę zdrowszej wersji. Zamiast białej mąki damy orkiszową, zamiast cukru damy odrobinę syropu klonowego, który możecie ewentualnie jeszcze zamienić na miód. Dodatkowo banany, orzechy, trochę żurawiny, no i odrobina czekolady, którą ewentualnie możecie pominąć, jeśli wolicie. Chlebek jest mało słodki, pyszny jako drugie śniadanie, długo wilgotny. Po prostu rewelacyjny. Składniki znajdziecie również w opisie filmu, razem z linkami do moich stron na Facebooku i Instagramie. Zapraszam. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od posiekania sobie drobno orzechów. Mogą być dowolne, mogą być włoskie, laskowe, migdały, jakie macie, mogą być nawet ziemne. U mnie jest odrobinę migdałów i laskowych, bo akurat takie mi zostały. Tych orzechów potrzebujemy około pół szklanki. Teraz banany. Najlepiej takie mocno dojrzałe, nawet bardziej dojrzałe niż moje. Lekko brązowe. Musimy je obrać ze skórki, wrzucić do miski i rozgnieść widelcem. Im bardziej brązowa skórka, tym słodszy banan. Tych bananów potrzebujemy 3. Banany rozgniatamy do momentu, kiedy powstanie taka gładka papka. Do bananów dodajemy 2 całe jajka i roztrzepujemy trzepaczką, aż się dokładnie połączą. Do masy dodajemy syrop klonowy, około 2 łyżek. Jeśli nie macie, możecie zamienić na 2 łyżki miodu. Dodajemy również pół szklanki greckiego jogurtu, to są około 2-3 łyżki. Wszystko razem mieszamy i odstawiamy na chwilę. Teraz do drugiej miski wsypujemy suche składniki. Mąkę orkiszową jasną 230 g, jedną łyżeczkę sody i pół łyżeczki cynamonu. Mieszamy dokładnie. I dodajemy do mokrych składników. Ja wolę dodawać przez sito. Ponieważ nie lubię, jak trafi mi się w cieście grudka sody. Mieszam dokładnie, aż będzie gładka, jednolita masa. Teraz mogę dodawać masło, roztopione masło, 60 g, lekko już przestudzone. Mieszamy, aż masa się z nim połączy. No i teraz dodatki kolejne. Orzechy posiekane wcześniej, pół szklanki. Dodatkowo dodaję garść kawałeczków czekolady. Możecie posiekać po prostu pół tabliczki czekolady, około 50 g. Dodatkowo dodaję również suszoną żurawinę, również garść. Mieszam wszystko dokładnie i masa gotowa. Keksówkę o wymiarach 26 na 12 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. Przelewam do niej bananową masę. Na wierzch kładę jeszcze 2 połówki banana i posypuję kilkoma kawałkami czekolady. Wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i będę piekła około 50 minut. Góra-dół.
i gotowe. Pięknie pachnie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zajrzyjcie również na moje playlisty. Tam już sporo przepisów na moje potrawy. Nazbierało się już ich ponad 500 filmów, więc zapraszam do oglądania. Smacznego!